Dobry wieczór Państwu, Weronika Jaskółka, zapraszam na sport. Czas na wielki rewanż w piłkarskiej Lidze Narodów. Już dziś reprezentacja Polski po raz drugi w przeciągu tygodnia zmierzy się z Belgią. Ostatni wyjazdowy mecz zakończył się bolesną porażką i wynikiem 6-1. Tym razem jednak Czesław Michniewicz postawi na najmocniejszą jedenastkę, więc bez wątpienia szanse na korzystny rezultat są zdecydowanie większe. Spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie wielką szansą na rewanż za niedawną bolesną porażkę z Belgami. W poprzednim meczu Polacy prowadzili nawet 1-0, jednak najpierw gol do szatni, a potem seria trafień w drugiej połowie sprawiły, że nasi piłkarze z Brukseli wyjechali mając najgorszy bilans bramkowy w czwartej grupie. No na pewno w tym meczu w Brukseli duma została podrażniona i jest duża ochota rewanżu i pokazania się z dobrej strony na tle tak mocnego przeciwnika. Na pewno dobrych stron mają dużo więcej niż słabych, więc chyba nie muszę za dużo mówić o klasie tego przeciwnika, ale wierzę, że naszym pomysłem na grę i konsekwencją będzie dużo lepiej niż 5 dni temu. Warto jednak zaznaczyć, że biało-czerwoni pierwszy mecz rozgrywali w eksperymentalnym składzie, podczas gdy Belgowie, mówiąc kolokwialnie, założyli wyjściowy garnitur. Teraz sytuacja się odwróci. W składzie Czerwonych Diabłów na pewno nie zobaczymy Kevina De Bruyne, Janika Carrasco, Toma Mnie i Romelu Lukaku. Podczas wczorajszej przedmeczowej konferencji prasowej Czesław Michniewicz nie chciał zdradzić, jakim składem zagramy z Belgią, jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że selekcjoner postawi na najmocniejszą jedenastkę. Mamy plan już na ten mecz przygotowany w szczegółach, jeśli chodzi o pozycje, na których się zastanawiamy, czy ten, czy inny zawodnik, to może jedna, dwie są takie pozycje, do których mamy wątpliwości, czy ktoś powinien zagrać od początku, czy wejść na zmianę, a reszta wszystko już jest ustalone. Jeśli to, jakie to będzie ustawienie, no jutro dopiero powiemy o tym głośno też. To jest ostatni mecz i chcemy się skupić, żeby też zbyt łatwo przeciwnikowi wszystkiego o nas nie mówić. Znają nas, zagrali niedawno z nami, my znamy ich, ale też musimy poszukać elementu zaskoczenia. Spotkanie z Belgią będzie ostatnim podczas tego zgrupowania. Na ten moment Polacy mają 4 punkty i zajmują 3 miejsce w grupie. Drużyna Czerwonych Diabłów również ma jednak 4 oczka, zatem ewentualna wygrana sprawi, że nasi piłkarze mogą wskoczyć na drugą pozycję. Początek spotkania na Stadionie Narodowym już o godzinie 20:45. Przenosimy się do siatkarskiej Ligi Narodów. Na inaugurację drugiego turnieju rozgrywanego w Tajlandii reprezentantki Polski poniosły porażkę z Japonkami. W efekcie nasze siatkarki spadły na 8 miejsce w tabeli. Reprezentacja polskich siatkarek udanie rozpoczęła tegoroczną Ligę Narodów. W pierwszym turnieju rozgrywanym w USA biało-czerwone wygrały 3 z 4 spotkań, ulegając jedynie Brazylijkom. W kolejnej imprezie rywalkami Polek będą jeszcze reprezentantki Tajlandii, USA oraz Belgii. Na sam początek nasze siatkarki zmierzyły się jednak z przewodzącą w tabeli Japonią. Zawodniczki z kraju kwitnącej wiśni zaprezentowały się dokładnie tak, jak nas do tego przyzwyczaiły. Doskonale funkcjonowała obrona i przyjęcie, a co więcej atak naszych rywalek był również niemal bezbłędny. Polki z kolei miały ogromne problemy ze skuteczną grą z obu skrzydeł. Nasze zawodniczki nie potrafiły ustrzec się wielu niewymuszonych błędów, często uderzając piłkę po autach tudzież w blok przeciwniczek. Na wyróżnienie de facto zasługują tylko 2 z podopiecznych Stefano Lavariniego. Z dobrej strony pokazała się Martyna Czerniańska, a udany debiut zaliczyła także środkowa Magdalena Jurczyk. Pierwsza i trzecia partia przebiegały w dosyć podobny sposób. Japonki budowały swoją przewagę, po czym zniwelować ją próbowały Polki. Niestety w obu przypadkach pogoń naszych siatkarek okazywała się nieskuteczna. Bardzo wyrównany był natomiast drugi set, jednak w końcówce biało-czerwonym znów zabrakło skuteczności. Tym samym Japonki zanotowały 5. zwycięstwo z rzędu i z nieskazitelnym bilansem spotkań przewodzą w tabeli Ligi Narodów. Polki plasują się zaś na 8. miejscu. Warto jednak dodać, że właśnie 8 drużyn zakwalifikuje się do turnieju finałowego. W następnej kolejce biało-czerwone zagrają z Tajlandią. Spotkanie z wiceliderkami grupy odbędzie się w ten czwartek o godzinie 5 nad ranem. Na koniec zajrzymy na parkiety najlepszej koszykarskiej Ligi Świata. Drużyna Golden State Warriors objęła prowadzenie w finałach NBA. W 5. finałowym meczu zespół z San Francisco pokonał Boston Celtics 104-94. Tym samym do zdobycia upragnionego tytułu wojownikom potrzeba już tylko jednego zwycięstwa.
Losy piątego spotkania rozstrzygnęły się na przełomie trzeciej i czwartej kwarty. Jeszcze na kilka sekund przed końcem przedostatniej odsłony Celtics prowadzili 74-72. Sytuację odmienił jednak szalony rzut Jordana Poole'a. Zawodnik Golden State Warriors równo z końcową syreną trafił bowiem za trzy. Był to zresztą rzut, który zakończył również świetną 13-punktową serię wojowników. Później lekko podłamani psychicznie gracze Celtics nie byli już w stanie odrobić poniesionych strat. Bohaterem i najlepszym strzelcem ekipy gospodarzy był zaś Andrew Wiggins, który zdobył 26 oczek i zaliczył 13 zbiórek. Tym razem słabszy mecz zaliczył natomiast Stephen Curry. Amerykanin rzucił tylko 16 punktów i, co dla niego nietypowe, ani razu nie zdołał trafić za trzy. Jego skuteczność również nie była tego dnia wybitna. Ogółem w koszu znalazło się bowiem 7 z 22 rzutów z gry. Szósty mecz finałów odbędzie się w nocy z czwartku na piątek. Gospodarzem tego starcia będą gracze Boston Celtics, którzy mają przysłowiowy nóż na gardle. Do zdobycia tytułu NBA potrzeba bowiem 4 zwycięstw, zatem do triumfu ekipa z Massachusetts będzie musiała zaliczyć serię 2 wygranych z rzędu. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.